Jezusicku, jak późno, jak ciemno, kochani, witajcie, dzień dobry Polsko, Zakopanego. Tak trochę inaczej, bo jesteśmy w Zakopanem i nie uwierzycie, u Sławomira. Cześć Sławomir. Sławku, jesteśmy ECPU Polska, łowcy pedofilii. Powiem tobie szczerze, żeśmy się ciebie oszukali po Polsce przez ostatnie tygodnie. Mieszkasz niedaleko Sandomierza, prawda? No, może mieszkałem. Nie tak daleko. Mieszkałeś. Niedawno byłeś jeszcze w Kołobrzegu. Tak. No właśnie, tam też byliśmy i dotarliśmy dzisiaj do Zakopanego, aż tutaj żeśmy ciebie znaleźli w Zakopanem. Sławek, przyjechaliśmy, żeby porozmawiać z tobą o twojej aktywności w sieci. Aktywność skierowana na osoby małoletnie. Kojarzysz? Ale podobają, że... Że? Że są pełnoletni i tyle. Dobrze, tak, tak ci podają. Sławomir. Tak. My tutaj jesteśmy na prośbę rodziców 8-letniego chłopca. 8? Tak, którego zaatakowałeś w sieci. Ja zaatakowałem? Tak, ty rozpocząłeś rozmowę z tym chłopcem, Sławomir. To jest realne dziecko, to nie jest wabik tak zwany, tylko jest to realne dziecko. Na prośbę rodziców. Na prośbę rodziców jesteśmy tutaj, żeby z tobą porozmawiać o tym. Słuchaj, Sławomir, chłopczyk. Chłopczyk tobie mówił, ile ma lat. Zapytałeś go tak, ile masz lat? Chociaż 11? A dziecko tobie odpisało, nie, mam 8. Ty odpisujesz, wow, super. Pamiętasz? A kiedy to było, to już ma... Kiedy to było, wiesz co, zacząłeś rozmowę kilkanaście dni temu. Dokładnie już tobie powiem, czy ja tutaj mam datę w tych dokumentach. Tak, 28 listopada, czyli miesiąc temu. Pamiętasz taką rozmowę z 8-latkiem? Nie kojarzę, ale to nie może... Nie, ale może pisałem. Z iloma takimi dziećmi piszesz? Jak często i z iloma? Z iloma jak często piszesz? Mało piszę. Mało piszesz? A powiedz mi, bo zauważyłem... Zresztą nawet ty zadajesz takie pytanie w tej rozmowie. Ja szczerze... Zadajesz takie pytanie, wiesz co, ja nie jestem uprzedzony, ale no chcę to jakby porównać, zweryfikować z rzeczywistością. Pytasz tego 8-latka, czy lubi chłopaków, czy jest homo? Nie, cię pytałem, że czy lubisz chłopaków. Sławku, pytanie od ciebie brzmi tak. Wysłałeś serduszka, lubisz chłopaków, dziecko tobie odpisuje, nie rozumiem. Ty się pytasz, czy jesteś homo? Dziecko, 8-latek. Można? Proszę? Można? Proszę bardzo. Kojarzysz? A to kiedy to było, to... No, aha. Miesiąc temu, Sławku. Kojarzysz? Zapomniałem roboty. Dużo, tak. Sławek, w tej rozmowie z prawdziwym dzieckiem, bo przypominam, że spotykamy się po to, że napisałeś do prawdziwego dziecka, nie do babika. Sławku, zapytałeś się tego 8-latka, chociaż byłeś już tutaj w Zakopanem, czy chciałby z tobą pojechać nad morze? To byłby to? Ośmioletnie dziecko ci się dziwi, że zimą nad morze, a ty mówisz tak. Czyli Kołobrzeg, tam skąd nam uciekłeś niedawno. Pamiętasz takie swoje pytanie? Też to z 8-latką to? Co by... Tak, to wszystko z tym 8-latkiem. Ja wiem, że tych dzieci jest więcej. Ale mówimy w tej chwili o 8-latku, bo jesteśmy tutaj na prośbę o rodziców 8-letniego chłopca z centralnej Polski. Tak jak mówię, prześcigałeś nas troszeczkę. Sandomierz, Kołobrzeg, Zakopane. Parę tysięcy kilometrów żeśmy dla ciebie pokonali w ostatnich dniach. Pamiętasz już? No. Marzyła ci się miłość z Zakopanem, Sławek? Tak jak w tej piosence? Nie jestem zespołu z Sławomirem, jestem. No też jesteś Sławomir. Logicznie kojarzysz Sławomir, a... Oczywiście. Powiedz mi, dlaczego chciałeś od 8-letniego chłopca zdjęcie Krzysiaka? Ty, ale ja wiem jeszcze jednej rzeczy. Ciebie podobno kręcą nogi. Moje ci się podobają, czy tylko dziecięce wolisz? Moje ci się podobają, czy wolisz dziecięce?
tam przeszkadzają. No, to... przeszkadzają, ty ktoś tam rozmawia, wiesz, no jesteśmy na Krupówkach, nie dziw się. Jesteśmy na Krupówkach, dlatego jest tak, jak jest, jest tutaj dosyć dużo ludzi na Krupówkach. No, ale w takim miejscu, żeśmy się spotkali, a mogliśmy być u ciebie w Kołobrzegu, tam było trochę pewnie mniej ludzi o tej porze roku. Ale nic, Sławku, czy masz świadomość, że to, co robisz... Jest złe. Jest złe, tak, to jest jedna rzecz. Ale to jest przede wszystkim przestępstwo. Masz tego świadomość? Mam. Czy byłeś już kiedykolwiek karany za coś? Byłeś już kiedykolwiek karany za coś? Nie. Na pewno? Przypomnij sobie, nie byłeś nigdy karany? Nie. Okej, więc ja tobie powiem, że to, co robisz, ta twoja aktywność w sieci, zaczepianie, atakowanie dzieci, proszenie małoletnich dzieci o zdjęcie siusiaka i inne tego typu rzeczy, jest to przestępstwo z artykułu 200 kodeksu karnego, a więc przestępstwo pedofilii. Wiesz, kto to jest pedofil? Spotkałeś się z takim określeniem? Bo ja wiem, że ty jesteś diabelnie aktywny w sieci. Spotkałeś się z takim określeniem? Nie, tylko przezywają. Przezywają, ale kto? Ktoś tak ciebie przezywał już? No tak. A kto ciebie tak przezywał? Kilka. Kto ciebie tak przezywał? Kilka osób. Kilka osób ciebie tak przezywało? A za co ciebie tak przezywali? Z jakiego powodu? Za to, co... Aha, że pisałeś z dziećmi, tak? Jest. Czyli miałeś już takie incydenty jednak? No tak. To mówię szczerze. Aha, czyli miałeś takie incydenty, rozumiem. Tak. I powiedz mi, czy ty z tego powodu dlatego tak krążysz po Polsce, zmieniasz miejsca zamieszkania? Nie. Żeby zgubić za sobą trop? Nie. Nie? Nie. A gdzie ciebie tak przezywali? Tutaj w Zakopanem, czy jeszcze w Kołobrzegu? Czy tam koło Stawowieża? Wszędzie. Wszędzie, gdzie byłeś, tak? Mhm. Czyli wszędzie jesteś taki aktywny. Wszędzie właśnie. Mhm. Czyli wszędzie robisz takie rzeczy i dlatego wszędzie jesteś przezywany. Ktoś mówi, że jesteś pedofilem, tak? Czyli słyszałeś już to wiele razy z tego, co robiłem. Tak, wiele razy. Czyli wiele razy musiałeś tutaj w takim razie dopuszczać się takich czynów. Rozmawiać z nieletnimi, małoletnimi. To zawsze byli chłopcy, czy też dziewczynki? Czy zawsze chłopcy? Zawsze chłopcy. Zawsze chłopcy. Tak. Pociągają ciebie chłopcy, jak rozumiem, tak? Tak jest. Małoletni. Tak. Sławomir, powiedz mi proszę, czy w takim razie czujesz może, że potrzebujesz pomocy psychologa? Nie. Radzisz sobie z tym? Tak jest. Radzisz sobie z tym, jest wszystko okej? Okay. Zaczepienie małoletniego dziecka, konsultowanie z nim to jest okej? Okay? Nie. I nie potrzebujesz tego skonsultować z psychologiem? Sławku, no zaskakuje mnie twoja tutaj deklaracja, że nie czujesz potrzeby. Ja myślę, że powinieneś przynajmniej chociaż odbyć jedno spotkanie wstępne z psychologiem, porozmawiać o twojej aktywności w sieci nakierowanej na osoby małoletnie. Tak jak tobie wspomniałem, to co robisz w sieci jest nie tylko złe, jak sam to oceniłeś, a robisz to nie po raz pierwszy, do czego nam się przyznałeś. No, kilka razy. No właśnie, no, kilka razy, gdzie się wydało i kilka razy o tym powiedziano tobie, że jesteś pedofilem. Ale Sławku, tak jak wspomniałem, przestępstwo pedofilii to jest przestępstwo zagrożone karą z kodeksu karnego. W związku z powyższym, że ścigamy cię już od pewnego czasu, tak jak mówię, byliśmy za tobą w okolicach Sandomierza, byliśmy za tobą w Kołobrzegu, a dzisiaj dotarliśmy do Zakopanego, pięknego, zimowego Zakopanego tuż przed świętami. Zmuszeni byliśmy tym razem już nie w Kołobrzegu, nie tam skąd pochodziłeś, informować policję, poinformowaliśmy policję w Zakopanem, że jesteś tutaj, że twoja aktywność w sieci jest taka, a nie inna, że robisz takie rzeczy, a nie inne. W związku z czym za chwileczkę pojawią się tutaj policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, którzy no, przejmą ciebie od nas i będą z tobą prowadzili dalsze czynności związane z tym, co robiłeś. A jeszcze chwileczkę musimy poczekać, bo tutaj dojechać na te Krupówki nie jest łatwo, ale za chwileczkę tutaj podjedzie radiowóz. No ja myślę, że będziesz chyba pewnie musiał kolejny raz zmienić miejsce zamieszkania, bo już Zakopanem będziesz spalony. Ja nie wiem, jak się będzie zapatrywał na to, co robiłeś prokurator, a potem sąd. W mojej ocenie, ja gdybym mógł prosić prokuratora, nie oczekiwałbym, ale gdybym mógł prosić prokuratora, to prosiłbym prokuratora, żeby zasądził tobie areszt tymczasowy do momentu rozprawy. Natomiast sędziego, który być może będzie oglądał tą naszą rozmowę, prosiłbym bardzo,
żeby zasądził tobie najwyższą możliwą karę przewidzianą kodeksem karnym za to przestępstwo. A jak dużo tych dzieci było naprawdę, no to wyjdzie w toku śledztwa, które się rozpocznie za kilkanaście minut tutaj w Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem. Ale sam już nam się przyznałeś, że to już było wiele razy. Tak. I nadal uważasz, że to nie stanowi problemu i na przykład nie potrzebujesz konsultacji z psychologiem. Mimo wszystko, tak uważasz? No to mogę. W ogóle Sławek, ile ty masz lat? Bo tego w zasadzie się nie zapytałem. 35 lat. 35 masz, tak? Okej, Sławku, masz 35 lat. Nie chcę oceniać, bo to nie jest moją rolą. Przyjmijmy, że powiedzmy okej, no z urody jesteś nienachalny, ale uważasz, że nie spodobałbyś się dorosłemu mężczyźnie? Dlaczego zaczepiasz dzieci? Próbowałeś z dorosłym mężczyzną? Nawiązać relacje jakieś? Też. I co, wyszło, nie wyszło? Różnie. Różnie. Tak. Dlatego mimo wszystko próbujesz nadal z dziećmi, bo uważasz, że co, że będzie łatwiej? Prościej? A co wysyłasz do tych dzieci w czasie rozmowy? Jakie materiały? To pan z syna. A jest też podobne, nie? Jakie materiały wysyłasz w czasie rozmowy do tych dzieci? Zdjęcia, co ta pani mówi. No nie, no to zdjęcie to jest twoje. Nie, ale to co w wiadomości tam. A, o tym siusiaku mówisz. O siusiaku mówisz, tak? I często takie zdjęcia wysyłasz? Różnie, nie. Zastanawiam no się. To i to, o. A, to i to wysyłasz. No jaka jest racja tych dzieci? Dusza. A czy zdarzyło ci się na przykład, że ktoś z rodziców tych dzieci ciebie odnalazł i próbował z tobą rozmawiać? Nie. Nigdy ci się nie zdarzyło? Czyli jesteśmy pierwsi, tak? Którzy na zlecenie rodziców z tobą rozmawiają, tak? Tak, szczerze. Rozumiem. Szczerze. Szczerze? To się cieszę, że szczerze. Znaczy wiesz co, może się dla ciebie, może nawet pewnie się cieszyć, że to my z tobą rozmawiamy, a nie rodzice. Bo obawiam się, że... Lepiej państwo niż rodzice. Masz tego świadomość, że rodzice nie byliby tak bardzo liberalnie nastawieni i dyplomatycznie do ciebie, gdybyś spotkał się na przykład z prawdziwym ojcem tego ośmiolatka. Masz tego świadomość? Tak. Czyli rozumiesz, że to niesie ryzyko, że to co robisz niesie za sobą ryzyko. Ryzyko, tak. Niesie, masz tego świadomość. No tak, no. Czyli w pełni świadomy jesteś tego, że bardzo mocno ryzykujesz. Ryzyko. Ale rozumiesz to, że ponosisz takie ryzyko. Rozumiesz tą świadomość. No, tak. Masz świadomość tego, tak? Tak. Wiesz co, bo próbuję ciebie jakoś zdiagnozować. No musimy chwileczkę zaczekać na radio z policji. To jest Zakopane niestety. Interwencji tutaj jest całe mnóstwo. Tak jak wspomniałem, jesteśmy w ścisłym centrum Zakopanego przy Krupówkach. Dlatego tutaj pewnie troszeczkę dłużej nam to zejdzie. Stąd ta nasza rozmowa jest nieco dłuższa niż zakładaliśmy, bo zakładaliśmy 10 minut. A myślę, że chyba nieco dłużej rozmawiamy niż 10 minut. Ale to jakby nie ma znaczenia. Ja lubię rozmawiać, ty też dość rozmowny jesteś. Ja lubię, czy nie? No, z tego co czytałem twoje czaty, to tak dość dużo piszesz, lubisz. Ale nie rozmawiam przez głos. A, przez wideo nie rozmawiasz. Ale czyli nie. Co, krępujesz się, wstydzisz się? Nie lubię gadać. Nie wstydzisz się wysyłać swoich nagich zdjęć części intymnych, a wstydzisz się rozmawiać na wideo? O to nie lubię gadać. A, jako pisane, tak? Że wolisz pisać niż. Tak, niż. Tak. Rozumiem, rozumiem. Taki wstydliwy jesteś. No dosyć specyficznie, ale okej. Okay. Rozumiem. Sławek, a wyobraź sobie taką sytuację, sobie tutaj zróbmy, że w tym momencie. Rozmawiasz jednak z ojcem tego dziecka. Że rozmawiasz z ojcem tego dziecka. I co byś teraz mi powiedział? Wyobraź sobie, że jestem ojcem tego chłopca. Akurat mówimy o tym jednym, ale wiemy, że było ich więcej. Co byś powiedział? Takiemu ojcu, który przyjechał do ciebie, bo zaatakowałeś jego dziecko w sieci i wypisujesz takie rzeczy, jakie wypisujesz, nagabujesz to dziecko, wysyłasz zdjęcia swoich... narządów, oczekujesz tego dziecka. I co byś teraz takiemu ojcu powiedział? Właśnie nie wiem. A zadam tobie być może trudne i krępujące pytanie, ale muszę je zadać. No czy właśnie. Ty, będąc dzieckiem, doświadczyłeś czegoś złego w życiu? Czyli sam jesteś ofiarą, tak? Tak. No czyli wiesz, jak to boli? Tak. I sam to robisz? Sławek, nadal uważasz, że mimo wszystko nie jest tobie potrzebna pomoc psychologiczna, żeby wyleczyć te demony z przeszłości?
A wyleczyć te demony z przeszłości? No może bym spróbował. To my to złożymy na komendzie powiatowej policji taki wniosek, że składasz taką deklarację. Sławku, tak jak wspomniałem, naszą rolą było poinformować komendę powiatową policji w Zakopanem o tym, że udało nam się wreszcie ciebie tutaj namierzyć po kilku tygodniach szukania ciebie po całej Polsce. Bodajże chyba już podjechał tutaj, tak, patrol policji podjechał. Czekajcie, poczekaj, spokojnie, zostaw panowie całą procedurę z tobą. A tutaj czy na tutaj, okay. Spokojnie, panowie na chwileczkę podejdą. No wiem, że państwo chcą zamknąć, chwileczkę jeszcze, to dwie minuty potrwają, także cierpliwie poczekaj. Nie wiem, czy miałeś plany na dzisiejszy wieczór, ale na pewno spędzisz go w areszcie. Tego musisz mieć świadomość. Sławomirze, tak jak powiedziałem, w związku z popełnianiem przez ciebie przestępstwa z artykułu 200 kodeksu karnego, w tym momencie zostajesz przekazany przez nas w ręce funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem. Panowie, to są telefony osoby podejrzanej. Niech pan podłoży, niech pan to odłoży. No to ma można... Nic nie ma. To już ćwiczy je. To moje, to moje. To wszystko jest podejrzane. To są wszystkie rzeczy, jakie miałem u siebie w kieszeniach. Nie mam tego, nie mam. Zaprosiłeś na swój debiut w Zakopanem.